Tędzież ulicami zabieganej Warszawy warto czasami przystanąć i rozejrzeć się dookoła. Może ujrzysz coś z pozoru zwyczajnego. Zazwyczaj jednak takie miejsca stają się niezwykłe i magiczne, gdy pozna się ich historię. Może to od nich wzięła się nazwa przystanku autobusowego, na którym stoisz każdego ranka. Do niedawna jednym z takich miejsc było Kina Femina. Pomyślnym neonem zapraszało przechodniów do wejścia i oderwania się od realnego świata. Wystarczyło kupić bilet, usiąść i obejrzeć film. Dziś jedyne, co możemy zobaczyć, to kłódka na drzwiach. Niemiły dla oczu napis: przepraszamy, dziś kino nieczynne. W 1938 roku Femina, będąc wtedy teatrem, zaczęła swoją karierę na terenie dawnego getta spektaklem Batalion Humoru. Teatr powstał na ówczesnej ulicy Leszna 35. Jednym z najwcześniejszych przedstawień tam zagranych była sztuka pod tytułem Miłość szuka mieszkania. Ostatni raz grano ją na pożegnanie Kina Femina. Teatr był bardzo popularnym i cenionym miejscem, gdzie można było zetknąć się ze sztuką. Po 1945 roku z Feminy zostały tylko zgliszcza. Odbudowywano ją 16 lat, tym razem jako kino. Pierwszym filmem wyświetlonym w nowo powstałym kinie był disneyowski Bambi. Mimo usilnych prób, kino zostało zamknięte w 2014 roku. Teraz zostanie tylko tablica upamiętniająca artystów warszawskiego getta. Kino miało 4 sale, 2 małe, 2 duże. Nie mogło też zabraknąć barku. Oprócz zachwycających sal kinowych, atmosferę tworzył przepiękny hol, uwieńczony starymi plakatami. Premiera filmu Miasto 44 była ostatnim takim wydarzeniem w Feminie. Organizacja Miasto jest nasze chciała zapobiec zmianie tego kameralnego ośrodka kulturalnego na supermarket Biedronka. Niestety ponieśli klęskę. Dzisiaj Kino Femina to tylko wspomnienia, zniszczone sale kinowe i pustka.